Witam, Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli krótko mówiąc astrologizowanie, albo też jak to woli astrologia. Dlaczego astrologizowanie? Ponieważ jest to astrologia najbardziej czysta, powiedzmy, że tak. Można by było powiedzieć dynamiczna, można by było jeszcze powiedzieć egzystencjalna, ponieważ staram się astrologizować po to, żeby pokazać, jak jest w życiu, jak astrologię można używać. Oczywiście, że to nie jest tak, że od razu usiądziemy i astrologizujemy i dokładnie wiemy, co się dzieje. Jesteśmy w centrum handlowym Manufaktura w mieście Łodzi, czyli dokładnie Merkurego. Merkury jest handlem. Ale nie chciałem o tym mówić, dlatego że panna jest za chwilę i panna urzeczywistni naszego Merkurego. Teraz jeszcze jesteśmy w naszym ukochanym lwie i lew pokazuje siłę i mądrość tego wszystkiego, dlatego też wczorajszy dzień był troszeczkę zaskoczeniem dla wszystkich, o którym cały czas zwracam uwagę na wybory, na problemy, na te życiowe rzeczy w tych swoich opowiadaniach kolejnych. Bardzo często zmieniam, czy pokazuję zupełnie inną strukturę. Ja teraz wejdę zupełnie do sklepu na chwileczkę. No i już wyszedłem poza sklep. Lubię tu wchodzić ze względu na to, że tu są rzeczy, powiedzmy, że pojedyncze. To nieprawda, że pojedyncze, tylko to są ze stogów, czyli jakaś firma upada, czy też jakiś sklep upada i kupuje się wszystko hurtem, a potem zarabia się na to, krótko mówiąc. Na tym polega Merkury, no, na cwaniactwie i na tym polega manufaktura, na tym polega cały ten... Dochodzą do mnie sygnały i po prostu te sygnały mnie troszeczkę deprymują, a to ze względu na prostą rzecz. Ja muszę cały czas nasłuchiwać telefon i co to ukrywać. Karuzela, zaraz wam pokażę. Ale dziwna, bo piętrowa, proszę. Nawet już dawno nie widziałem piętrowej. Widziałem w Wiedniu taką karuzelę piętrową. Ale tak się tutaj zrobiło bardzo dziwnie. Pochodnia przejechał. Oczywiście oni patrzą, bo to prywatny teren, to oni tutaj muszą wszystko tam widzieć. Mnie to się bardzo podobają ci, bo to uciekinierzy przeważnie z policji czy odpady. To przecież nikt nie pójdzie do ochrony. No, normalne. Tylko są to ludzie z tak zwanego resortu. Ale to spod raka, no i resortowi zawsze mają, powinni mieć pod górkę, tym bardziej w tej chwili, tym bardziej, bo już im dosyć przypieczono, a jeszcze będą przypiekać i to ostro. Teraz zobaczymy, jakie będą te wybory, w którą stronę to pójdzie. Ja mam nadzieję, że pójdzie to w tą prawidłową stronę. Ja wolę zawsze stagnację i ta stagnacja jest numer jeden przejściem do rzeczywistości. Ja teraz wejdę do następnego sklepu i na razie przerwę zabawę. Nie wracamy do tematu, ale temat troszeczkę oddalił się ze względu na moje funkcjonowanie właśnie tutaj w tej sferze handlowej. Ale przede wszystkim o co chodzi? Ja nie wiem, czy ja jutro, czy pojutrze usiądę nad tematem, na tym, który wałkuje już od dosyć dłuższego czasu, czyli wyborami. Dlatego, że wczoraj pan prezydent Duda dał termin. Ja przyglądałem się temu i dlatego mówię o tym Merkurym tak dużo, dlatego, że
no co tu ukrywać, media robią swoje, a to należy do mediów, a same wybory są w wadze i dosyć interesująco ustawione. Ten punkt działania, ale i także tego wszystkiego, co nazywamy rozwojem dalszym. Nie umiem odpowiedzieć w tej chwili, czy jest to pozytywne, czy wręcz negatywne, ponieważ były konstytucyjne, konstytucyjnie jeszcze trzy terminy i chciałbym po prostu skonfrontować ze wszystkimi trzema terminami. Nie wiem, czy mi się uda to zrobić. No, w formie filmowej jest najprościej zrobić, postawić film. Wolałbym to na żywo robić, ale na żywo zrobimy chyba kiedy indziej, kiedy szorstetka powstanie, kiedy będzie żywy program, czy aktualnie w tej chwili Państwo będą mogli korzystać z takich przyjemności jak telefon. I to jest chyba najbardziej dla mnie pożądana forma. A w tej formie filmowej, tak jak w tej chwili, postaram się zdefiniować każdy dzień i zobaczyć, który był lepszy. Tutaj jest zaskoczeniem dla mnie, ponieważ jesteśmy... To, jeżeli dobrze pamiętam, bo wczoraj to oglądałem, ale to był nowy dzień nowiu. To są najbardziej interesujące tematy i najbardziej prawdopodobny temat, jeden z najbardziej interesujących. Tylko jest jeszcze jedna rzecz, że ja go nie skonfrontowałem, nawet nie potrafię w myślach tego zrobić z Polską, bo przecież o co chodzi? To chodzi przede wszystkim o tą sytuację z Polską i dopiero wtedy można na ten temat cokolwiek określić, a inaczej to nawet nie ma sensu omawiać, bo jeżeli nie ma możliwości wzrokowej i wsparcia tych dwóch kosmogramów, czyli Polski i tego wydarzenia, to w gruncie rzeczy jesteśmy takiej historii, której bym nie chciał nawet określić, bo ona by się stała niezbyt sympatyczna albo niezbyt miła. Dlaczego? No, astrologia jest taka. Łatwo jest interpretować, ale najważniejszą interpretacją jest pokazanie, dlatego że wiele osób chce poznać astrologię, wiele osób chce pojąć, na czym to polega, i sporo osób marzy o tym, że kiedyś staną się astrologami, chociaż szczerze mówiąc przyszedłem do astrologii zupełnie inaczej, z innego punktu, a wylądowałem w zupełnie w innym punkcie i nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że będę w takich działaniach funkcjonował. Teraz wam pokażę według niektórych najbogatszego łodzianina pałac. Izraela Poznańskiego. A ten, który znacie budynek z Ziemi Obiecanej, jest to jego syn. Czyli dzisiaj szkoła muzyczna, którą pokazywałem tam w którymś z filmów. Będziemy udawać się poprzez... No jesteśmy na ulicy Zachodniej, na której się wychowywałem przez pewien okres. Zmieniła się nie do poznania. Proszę zwrócić uwagę, jak ona wygląda tutaj. Tam widzicie Park Śledzia. Dlaczego Śledzia? Dlatego, że tutaj handlowano śledziami, ale co najważniejsze, no tutaj miał pan Poznański swoją firmę
i tutaj był rynek, no zwykły taki plac handlowy, więc cały czas Merkury, 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 a to jest właśnie zachodnia. I tak to ona wygląda, dosyć interesująco. Ja się zastanawiam, czy w ogóle widać, czy też troszeczkę inaczej, ale tutaj w tym całym fragmencie jest coś, co mnie bardzo intryguje, interesuje. Ale czy to jest to? Nie, to chyba nie jest tu. Nie. Musimy iść troszeczkę dalej. Nie chcę przeoczyć po prostu. I tak wygląda właśnie, o, a tak wygląda stara łódź, remontowana w tej chwili. Zobaczcie, tam ten budynek taki. Akurat nikt tutaj z moich znajomych nie mieszkał w tych budynkach, bo tu jest ulica Pruchnika, to jest na Pruchnika, tak, ale tutaj akurat nie. Nie miałem tej przyjemności tutaj nikogo znać. A to towarzystwo, no co tu ukrywać, takie dosyć interesujące. Także przeszliśmy kawałek, teraz będę udawał się na moją ukochaną ulicę Piotrkowską. Chyba wszystkich łodzian to jest ukochana ulica. Zastanawiam, gdzie ja telefon położyłem, ale miejmy nadzieję, że wszystko w porządku, że wszędzie wszystko mam. Jest bardzo interesujące się tu chodzi. A co tu cię nie przejdzie? Wow! Żeby kostka nie skakała, to by nóżki nie złamała. No ale trudno, ja jestem stary harcerz. Ach, udało się. No, jesteśmy po drugiej stronie, to jest po prostu koszmar. To nie odpowiesz, paskudnie. Że Łódź się no, niby buduje, tak? No, niby rozbudowuje, niby to wszystko się dzieje, ale kosztem... No, tutaj mamy naszego słynnego Kościuszkę, czyli wodnika. I Kościuszko, który walczył o wolność, a my nie pójdziemy przez wolność, tylko pójdziemy przez tutaj tą promenadę róż, nazwijmy to aleje róż, dlatego, że nie chcę tu iść w tym kurzu, dlatego, że ten kurz no, trochę deprymuje. A to ulica zachodnia tej całej historii swojej. Tam było kiedyś kino, potem był taki dancing, królował tam na parkiecie mój kolega, dzisiaj już nie króluje na parkiecie, bo ma dzieci, nie ma żonę, żona mu chyba nie pozwala, a on wiek też, ale on tutaj był naprawdę królem tego tutaj parkiety. To jest umiejętność jeżdżenia po Łodzi
tak zwany. Powiedzmy, że Nowobogacki. O, i wchodzimy. Tutaj mamy teatr. Ja tutaj kiedyś wspominałem, no i wchodzimy w tą aleję różaną. No jest to sympatyczne miejsce. Jakoś tak nie mogę się znaleźć tutaj w takim złotym punkcie, to znaczy kiedy słońce pokazuje taką piękną, emanuje takim specyficznym kolorem, takiej, no wiecie, złotego koloru, mówi się na to złotą godzinę. Ta godzina jest mniej więcej na 2 godziny, to jest na mniej więcej na 2 godziny przed zachodem słońca. Trzeba tu się znaleźć, żeby to zobaczyć, bo inaczej to wygląda w ten sposób, tak jak teraz. Zobaczcie, szaro, ponuro i właściwie nic nie widać. A efekty tutaj właściwie dopiero wtedy, kiedy jest gra świateł. Kiedyś byłem tutaj podczas burzy. Wyglądało to rewelacyjnie. Zresztą tu trzeba przyznać, że ten pomysł jest doskonałym pomysłem na zrealizowanie, przypuśćmy, tej architektury takiej łódzkiej, miejskiej. Pamiętajmy o tym, że tutaj to jest jedno ze starszych miejsc tego miasta, a oprócz tego tutaj ratusz, dawna karczma, i karczmarz został na pierwszym. A dlaczego? Wszyscy byli pijani i po prostu jego wybrano. Dlatego, więc nie patrzcie na to, że to miasto dosyć ostro zawsze okowitą, można by było powiedzieć, że waniało, tak? Ale niekoniecznie można mówić w ten sposób. To był kościół ewangelicki. Ja zresztą, to jest dzisiaj oczywiście, że katolicki kościół, no i mamy całą ulicę Piotrkowską, proszę zwrócić uwagę, tutaj nie na górze w tym domu, tylko w następnym domu mieszkał mój kolega ze szkoły, który już dzisiaj nie żyje, odszedł. Szkoda, że Jurka nie ma, bo z Jurkiem znamy się właściwie od 6 roku życia. I tutaj mieliśmy spotkania, imieniny, mamy się dobrze znały. Po drugiej stronie był taki sklep, w którym uwielbiałem się ubierać jako dziecko. Była tutaj taka pani, która szyła koszulki, nie koszulki, takie różne rzeczy. O, w tym domu tutaj, gdzie są te kawerniane parasole. Łódź jest w ogóle bardzo dziwnym miastem, ale teraz wróćmy do tych wyborów. Te wybory mają swój cel. Mają swój cel i teraz trzeba rozgryźć te wybory. Ja wiem, że to będzie bardzo, że w gruncie rzeczy bardzo trudne i też jest ta propozycja opozycja, tak? I ta opozycja dzisiaj mocno walczy z propozycjami. Ale trzeba brać pod uwagę, że to, co mnie się najbardziej narzuca na tą historię, że ten człowiek przez tyle lat nic nie zrobił dla nas. I wszyscy posłowie, którzy są w tym Europarlamencie, nic nie robią dla nas. Zaprzepaszczono rolnictwo, zaprzepaszczono górnictwo, zaprzepaszczono mnóstwo rzeczy. Znowuż telefon. Ja tutaj akurat z pieskiem Stafford przeszedł, ale taki identyczny z moją Staffordnicą, ale to z Krakowa. Ja trudno wszystkich Kennelli nie znam. Nie, po co?
A jeszcze najbardziej krakowski. To jest w ogóle. Znam poznańskie kennele, znam warszawskie kennele, znam no, te, które są na wybrzeżu najbardziej, ale to mówię tutaj w okolicach Gdańska. Bo już w okolicach Międzyzdroi czy tam Szczecina absolutnie nie. Zresztą to jest zbudowane z tym, że większość kynologów spotykaliśmy się na tych wycieczkach czy na wystawach. I te wystawy dosyć mocno wpływały na nasze przyjaźnie, bo raz, że kynologia wówczas próbowała, znaczy, czy raczkowała, nieprawda, że raczkowała, bo to jest, by było wielkie kłamstwo. Kynologia raczej wówczas kwitła. I to nawet tak dosyć wyraźnie. W tej chwili, jeżeli wracamy do tego tematu wyborczego, najtrudniejszy moment w całej historii Zodiaku, znaczy w interpretacji, albo też to jest waga. I właśnie w tym momencie rozpoczyna się przyglądam się obrazom, takie dziecko malowało, bardzo ładnie malowało, ale to akrylowe obrazki, także akrylowe obrazki mają specyficzną swoją rolę, w ogóle malarstwo akrylowe. Jeżeli mówimy o malarstwie, to malarstwo akrylowe traktujemy tak troszeczkę jak kundelka wśród psów. Czasami kundel może być zachwycający być. No i te obrazy też czasami są zachwycające, ale na dłuższą metę ja zresztą też maluję oczywiście akrylami. Ja wyjdę, zobaczę, bo tutaj jest to ta yerba. Okej, okay, nie ma większych kubków. Chodzi do yerby, to naczynko, dlatego że tak, no wiecie jak to jest. Im więcej, tym bezpieczniej. Ja mam 4 w sumie, ale w rzeczywistości wolałbym mieć ich dużo, dużo więcej. No i zaczyna to być dosyć groźnie. Dlatego, że hałas, dlatego, że... No. Znowu się zastanawiam, gdzie ja telefon... A nie, tutaj mam. W kieszeni, bo jednak ten telefon jak... Jest nieozowny w dzisiejszych czasach. Sobie wyobraźcie, że cię były z telefonu, chociaż ja sobie wyobrażam, bo żyłem bez telefonu i byłem raczej tą postacią, która jak najdalej od tego narzędzia. Tak jak zresztą od telewizora. Nie posiadam telewizora, mimo że byłem kiedyś ogromnym fanem telewizji, ale kiedy była jedynka, dwójka, a kiedy już się trójka pokazała, to nie natłok obrazu, bo to nieprawda, tylko monotonia tematów, a współcześnie widzę, że te tematy są właściwie tak jak guma do rzucia, bardzo niesmaczne, w pewnym momencie oczywiście, i są takie jakby były nieokreślone albo niedorozwinięte, mówimy to w ten sposób. Tak się zastanawiam, czy iść do ulicy Grosowskiego, bo jesteśmy na ulicy Zielonej. Zielona to jest ta, którą się
jedzie do na zdrowie, a także przy Wojskowej Akademii Medycznej. Zielona to jest też ta ulica, przy której mieszkam. Z Zieloną mam wiele, wiele sentymentów. Rynek też jest taki zielony. Jest czerwony i tam jeszcze jakieś inne rynki są. Nawet wszystkim wodny jest rynek. Ten, na którym się zaopatruję, jest wodnym rynkiem, a to dlatego, że ulica jest wodna, obok mnie dlatego, że tam... No i tam był kiedyś obok widzew. A tutaj się zaczyna, ale tutaj sobie wejdziemy chyba. Czyżby sklep zamknięto? No tutaj jest jedni gitarzyści, tak? O, właśnie tu. Zatrzymam się, bo tu wejdę. No i wyszedłem. No i wyszedłem ze sklepu. Idziemy teraz, tu będą gitarzyści. Zawsze była ulica Piotrkowska pełna muzyki. Znowu zakwestionujemy ulicę Piotrkowską przez muzykę, czego bardzo nie lubię, bo tam jakieś prawa autorskie następne. No dobra, na razie rozłączymy, bo tutaj są jeszcze ktoś wygubia. A tu mamy tutaj mamy Grand Hotel właśnie w pełnej okazałości. Jeszcze nieskończony. No i mam nadzieję, że niedługo będzie otwarcie. To jest balkon. Właśnie nie ma chyba tego balkonu. Kiedyś śpiewał tu Kiepurwa. W ogóle to historia Łodzi jest... No, Łódź była zawsze miastem zdobywców. Kto nie był, nie znał Łodzi, ten nie za życia. Powiedzmy, Łódź ma bardzo specyficzną historię. Jest bardzo specyficzny swój wigor. Choć bardzo specyficzne osoby mieszkały i o dziwo w tym mieście za każdym razem rozgrywały się bardzo dziwne rzeczy. To o tym można dosłownie latami opowiadać. I właśnie z każdym domem jest związana jakaś historia. I to historia, no tak, tutaj właśnie w tych okolicach. Atari powstawał. Tak, tutaj mieszkali właściciele Atari, tego pierwszego komputera. I wiele osób tutaj mieszkało, także... No, zaczyna tutaj być walka na zęby, czyli pies psa. No i oczywiście, tak się przyjrzycie, tam z daleka widać Rubinsteina, który też mieszkał. Ale nieprawda, że w tym domu. Nie, nie, on mieszkał zupełnie gdzie indziej. Nawet nie wiem, czy na Piotrkowskiej mieszkał. Ulica Piotrkowska nie była jakimś wyjątkiem. Bardziej ważniejsza była aleja Kościuszki dzisiejsza, dawna spacerowa. To było coś mieszkać na Spacerowej. Czyli w pewnym sensie zachodnia, bo zachodnia od ulicy Zielonej przemienia się właśnie w Spacerową. Tutaj oczywiście dom pod Smokami i ja już mówiłem o tym, że tutaj były produkowane najlepsze perkusje, czyli muzyka, tak. A gdzieś tutaj w tych domach mieszkał pan Dąbrowski. Mam dłonie, jak mówili, tak? Zieloną mi i przyjemnie, tak? Jak możecie, to napiszcie na dole to nazwisko. No, to się po prostu człowiekowi tutaj uważam i tak patrzę na wszystko, a w dodatku cały czas nurtuje mnie, jak mam wytłumaczyć niektóre rzeczy związane z tą komedią, jaka jest właśnie te wybory.
bo te wybory są naprawdę. O, tutaj słynny misio. Dobra, już misio poszedł. Misio uszatek oczywiście. Myślałem, że mój tych. Myślałem, że mój telefon ale za tym. Ja się zbliżam do mojego ulubionego sklepu. O, tutaj był kiedyś dom obuwia. Jeden z najsłynniejszych domów chyba w Polsce. Dlatego, że tutaj były budy kompletnie ze wszystkich fabryk. No oczywiście powiedzmy, że państwowych. Bo to trudno powiedzieć, czy to były niektóre państwowe, czy były układowe. Ale i buty Odmentu, i buty Krakowskiego Instytutu, potem i buty możemy się mylić. Czas robi swoje. To też z Korimpeksu, też oni produkowali taką małą partię. Są wyjątkowo nietrafione obuwie. Okej, wracamy do tematu. Wyszedłem właśnie ze sklepu mojego ulubionego. Oczywiście żyjowego. Większość rzeczy, jakie posiadam, jest właściwie z tego sklepu. To trzeba przyznać. Trochę słońce razi. Ja nie lubię tego. No już jestem blisko ulicy, także mogę zaraz dojdę do... Jeszcze wejdę w dwa miejsca. Wiecie, to jest tak, jak się nie przejdzie ulicy Mieszkowskiej, się nie odwiedzi swoich miejsc, potem człowiek narzeka, że życie przeżył, ale nie dożył. No i właśnie z tym dożywaniem naszym i z tą historią taką, no dziwną taką, troszeczkę niezupełnie świadomą. Znajomy gra na bębnach, to jest szczęśliwy człowiek, znaczy nieszczęśliwy, trudno powiedzieć. No, życie go posadziło na wózku. Mam kilku kolegów, którzy siedzą na wózku, ale jeden wyjechał do Niemiec, a drugi kolega pojechał jako wybitny specjalista od komputerów. Już wiecie, gdzie to doliny. Tak. Miał kłopoty z nogami, bardzo poważnie, jako młody chłopak. Dlatego wybrał sobie zawód taki najbardziej intratny, czyli informatyk. No i pojechał. Ale także, ja nie wiem, czy on pracuje w tej dolinie, to nie jest pewne. Możliwe, że programuje, bo naprawdę był świetny w tym. Patrzę, że tutaj takie cudeńka są. To znaczy dźwig, który nad budynkami jest. Zaraz pokażę, to jest element tego. Gdzie tam stoi takie ramię dźwigu. No i sobie tam coś robią, przenoszą jakieś ciężary. Tutaj widzę, że zaczynają grać się za tą ulicę Piotrkowską tak ostro. Nawet za te kamienice, niektóre są prywatne, w rękach prywatnych nawet. Nie wiem, czy nie większość. Dlatego, że no coś, czasami się pozmieniali właściciele. Dzisiaj wykupują, sprzedają ci właściciele. Starzy nie wytrzymują nerwowo, bo po pierwsze państwo nie sprzyja osobom. Może tak. Jeżeli przeszedłem, no to trudno. Innym razem. Ale nie wiem. Ale Asia, ale jak się mówi, na no i właśnie zobaczymy, czy nie jest tutaj ten sklep. No ja sobie wyszedłem.
Tutaj jest obok druga księgarnia. No. Przepraszam najmocniej. Przepraszam serdecznie. Przepraszam najmocniej. Muszę kiedyś tutaj wejść i zobaczyć, jak to funkcjonuje, jak to wygląda. Ze względu na to, że tutaj są pióra, a nie to, że kolekcjonuję pióra, bo to nieprawda, że kolekcjonuję pióra, ale bardzo lubię pióra. Rzadko piszę pióra. Już teraz nie, ale w szkole tylko pióra. Co było z morą nauczycieli. Dlatego, że czasami gdy brakowało talentu. Albo robiło się lepsze numery po prostu kleksa, no nie? I tak to wyglądało, także dzisiaj... Przyglądam się, jak to wybrać, czyli to przystanku, czy... znikać jeszcze inaczej. Zaczyna być coraz bardziej gorąco. I tak niezbyt przyjemnie. Ja nie lubię takiej temperatury, takiej dusznej. No zaczyna być. Co prawda jestem lekko ubrany, bo wiedziałem o tym, że może być tak. Więc wybrałem się tak, jak najłatwiej się wybrać. Jesteśmy na słynnym przesiadkowie. No właśnie, a nie. No i przejechał po nas. Nie cyklista, nie co, tylko hulaj. Nożnik, nie wiem jak to nazwać. Także hulajnogi królują w Łodzi. Bardzo dobrze, ja bardzo lubię hulajnogi. Ale z tym, że jak dzisiaj rozmawiałem, że jest to w gruncie rzeczy bardzo niebezpieczne przez to, że... Zrobiono coś, nad czym, co nie jest do końca dopracowane. Po pierwsze, limit prędkości jest bardzo niebezpieczny, ten limit prędkości, bo kiedy ucieka się przed pędzącym samochodem, który zwala do rowu, albo gdzieś tam do ściany przyciska, a miałem taką przyjemność, kiedy wyjechałem za samochodu, a miałem pierwszeństwo przejazdu i znowuż wjechał we mnie samochód i takich przygód miałem sporo. Także to nie jest tak, jak słuchajcie, ja teraz rozłączę się, bo wsiadam do tramwaju. Chociaż nie, bo to jest, nie jest mój tramwaj. Dobra, zrobimy sobie jakąś taką chwilową. Może jednak będziemy jechać z przesiadkami. Już nie zdążymy. Ale tutaj tramwaj pędzi na nas. To przesiadkowo widzicie tutaj tramwaj, tu tramwaj, tu tramwaj, wszędzie tramwaj. Z tramwaju tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, tak? Cztery przystanki, jak raz, dwa, trzy, cztery. No ciekaw jestem, co czeka mnie w domu, jaka praca. Mam nadzieję, że nic poważnego. Też zaraz telefony wrzeszczą się. Słyszycie ten hałas? To 14 przyjechała, odjeżdża 19. Szczerze mówiąc, ale nie wiem, gdzie 19 jest.
Nie wiem. Spowodowane jest tym, że tyle jest tych tramwaj, że i w dodatku, żeby to była jakaś stała, to by było wszystko w porządku, ale to nie jest stała, ciągle zmieniają trasę. Jak wam zmienią na przykład trasę, którą cały czas jeździcie, to potem głupiejecie. Już niektórzy zapomnieli, że dwójka kiedyś jeździła dookoła. A za moich czasów, kiedy byłem młodym chłopakiem, to w koło jeździł. Austrii spotkałem się, w Wiedniu spotkałem się właśnie z takim tramwajem, które jak się wsiadało, to on po kole jeździ. Trochę mnie to nuży już, to czekanie na tramwaj. I zobaczę, co to podoba. Za mną też jakiś. Bo bym chciał, no, ale tak skupić się nad tym pomysłem pana Dudy. Znaczy, to jest konstytucyjny nakaz, ale wybór. No nic, na razie.